kochani, hej, witajcie na kanale Redhead. Dzisiaj zawitaliśmy do Kropa i na pierwszy ogień idą sukienki. Mam tutaj 5 fantastycznych sukienek. Sukienki, które wpadły mi w oko już na stronie internetowej, także bardzo się cieszę, że znalazłam je stacjonarnie i będę mogła je przymierzyć. A jeżeli chodzi o to, co mam na sobie, bo ktoś może być ciekawy, to jest to sukienka z Zary. Bardzo często pytacie mnie, co mam na sobie w danym filmie, także dzisiaj bez zbędnych pytań mówię od razu po prostu, a nie... nie mówię, tak. Także jedziemy i przymierzamy kiece. I pierwsza sukienka jest na mnie. Jak widzicie, to jest sukienka w kwiatki, czyli we wzór, który ja uwielbiam, mój ukochany wzór. Każdy, kto mnie zna, każdy, kto ogląda moje filmy, to wie, że ten wzór ja po prostu wielbię i kocham. No i sukienka jest naprawdę śliczna, słuchajcie, jest naprawdę piękna i jestem zachwycona nią. Naprawdę wygląda obłędnie, jest skromna, ale też przyciąga wzrok. Już wam ją pokazuję. To jest sukienka o długości mini, ale nie jest za krótka, jak widzicie, sięga przed kolano, nie odsłania 4 liter, nie elegancko. Tutaj ma marszczenie przy biuście, jak widzicie, i ma fajne takie lekko bufiaste rękawy, wykończone taką gumką i wygląda to też bardzo uroczo. O, teraz dobrze to widzicie. Naprawdę bardzo urocza, fajna sukienka, bardzo mi się podoba. Śliczna jest, taka zwielna. Też wydaje mi się, że to będzie fajny materiał, że to będzie wiskoza czy coś w tym stylu. No, słuchajcie, jestem zakochana w tej sukience. Pierwsza sukienka i taki efekt, takie zakochanie. Zobaczymy, co będzie dalej. Sprawdźmy, ile ta sukienka kosztuje, jaki to jest materiał, ale naprawdę jest to błędna. Na stronie internetowej bardzo mi się podobała i jak się okazuje, na żywo wygląda też świetnie. Dekolt w serduszko, też to, co ja uwielbiam. No super to wygląda, wszystko jest ekstra w niej. Tę sukienkę przymierzyłam w rozmiarze M, kosztuje 69,99, więc cena jest naprawdę niska. Biorąc pod uwagę, że ta sukienka była śliczna, pięknie się układała, ma przepiękny fason, krój, super wzór i w dodatku jest wykonana w 100% z wiskozy, słuchajcie. Także czego chcieć więcej? No czad! I mam na sobie drugą sukienkę i ta sukienka też jest śliczna. Ona jest wykonana z takiego materiału, który przypomina mi pościel. W dawnych czasach, dawno temu miałam taką pościel, to był materiał Kora, jakoś tak to się nazywało. I ta pościel miała właśnie takie wypustki, ta sukienka też coś takiego ma. Ale jest naprawdę fajny ten materiał, on nie jest jakiś nieprzyjemny dla ciała czy coś takiego, nie jest szorstki, jest naprawdę przyjemny. I sukienka też jest bardzo przyjemna, bardzo mi się podoba, kolor mi się podoba. Róż jest w tym momencie bardzo na czasie i bardzo na czasie też jest krata Vichy, a ta sukienka jest właśnie w taką bardzo drobną kratę Vichy. Ma taki wzór, ma bufiaste rękawy, takie rozłożyste, super to wygląda, takie dzwonowate. Dekolt w serduszko, tutaj przy biuście marszczenie i podoba mi się, że na dole ma też takie wycięcia na udach z dwóch stron. Wygląda to super. Z jednej strony sukienka jest bardzo urocza, ale dzięki tym wycięciom też ma taki pazur. I jedyne, co mi się w niej nie podoba, to to, że prześwituje. Ja mam ciemną bieliznę na sobie i wydaje mi się, że bardzo prześwituje. Przynajmniej na żywo to bardzo widać. Może wy tego nie zobaczycie, ale ja to bardzo widzę. Także no to jest jej jedyny minus. Jeszcze ma ciekawe plecy. Już wam pokazuję plecy. O, widzicie? Widzicie? Super, wygląda to naprawdę. Jest fantastyczna ta sukienka i bardzo mi się podoba. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie. Te plecy, to wiązanie na plecach, taki też daje efekt piorunujący, mam wrażenie. No gdyby nie była prześwitująca, to byłaby idealna, naprawdę byłaby idealna. Idealny kolor, krój, wszystko super, naprawdę super sukienka, tylko prześwituje. I ta sukienka jest w rozmiarze M, kosztuje 89,99 w tym momencie. I jeżeli chodzi o materiał, to jestem zaskoczona, bo tutaj mamy aż 65% poliestru, a reszta to bawełna. Także jestem zaskoczona, pomyślałam, że to będzie w 100% bawełniana sukienka, szkoda. I kolejna sukienka, sukienka w kolorze brązowym. Bardzo chciałam przymierzyć tego typu sukienkę, bo ona ma taki kaskadowy dekolt. Dajcie znać w komentarzu, jak się nazywa tego typu dekolt.
bo nigdy nie pamiętam, jakoś tak z wodą mi się kojarzy ta nazwa, więc jakoś tak. W każdym razie sukienka w kolorze brązowym. Wydaje mi się, że ten dekolt wygląda spoko na mojej sylwetce, chociaż też wydaje mi się, że raczej tego typu dekolty są przeznaczone na zdecydowanie większe biusty, że wtedy lepiej to wygląda. No i tak, taka sukienka o długości midi z dwóch stron ma wycięcia. Tutaj ma jedno wycięcie i z drugiej strony drugie. Wow. I czuję się w niej trochę jak w koszuli nocnej, słuchajcie, nie czuję się w tej sukience komfortowo. Może dlatego, że to nie jest do końca mój styl. Jakoś tak nie wiem, no nie czuję tego, słuchajcie, nie wiem. Zdaję sobie sprawę, że komuś może się podobać, ale mi zdecydowanie nie. Te plecy wyglądają nawet spoko. Jakieś tam sznureczki są też, jakieś takie wiązania, niewiązania, także tak, dużo sznureczków. No taka sukienka. Z jednej strony bardzo seksowna, ponętna, a z drugiej strony właśnie kojarzy mi się z piżamą nocną, z koszulą nocną. Gdyby była tylko w jakimś takim delikatniejszym kolorze, w jakimś takim pudrowym, no to czułabym się 100% jak w koszuli nocnej. I wydaje mi się, że to też jest poliester, taki dosyć sztuczny materiał, śliski. Więc sprawdźmy, co to za materiał. I tak jak podejrzewałam, ta sukienka jest wykonana w 100% z poliestru. Przymierzyłam rozmiar M i ona kosztuje 79,99. I mam na sobie kolejną sukienkę, sukienkę idealną. Ta sukienka jest przepiękna, słuchajcie. Podoba mi się to, że jest wykonana z takiego miłego w dotyku elastycznego jeansu. Podoba mi się też kolor tego jeansu, taki bardzo wiosenny, idealny na wiosnę, na lato, na jakiś taki chłodniejszy wieczór można taką sukienkę założyć i zawojować świat. Podoba mi się to, że ma takie przeszycia pod biustem, które mają za zadanie optycznie nam zwęzić talię. Też to wygląda super. No i przede wszystkim, jeżeli mnie dobrze znacie, to doskonale wiecie, co mi się najbardziej w tej sukience podoba. Otóż podobają mi się te rękawy bufiaste, takie maszczone. Wygląda to naprawdę super. Fantastycznie to wygląda. Ekstra, słuchajcie. Naprawdę. Super sukienka, super styl, fajna długość, nie jest za krótka, nie odsłania 4 liter. Wygląda ekstra. Naprawdę super. Jestem bardzo ciekawa, ile kosztuje i jaki to jest materiał. Podejrzewam, że większość to bawełna. Taką mam nadzieję i trzymam za to kciuki, więc sprawdźmy. I właśnie sprawdziłam skład, nie mogłam się doczekać, także zrobiłam to bez was, wybaczcie. Tutaj mamy 98% bawełny i 2% elastanu, także jest szał ciał. Mamy też rozmiar M tej sukienki i kosztuje 119,99. Wydaje mi się, że jak na bawełnianą sukienkę, taką fantastyczną, z takimi fajoskimi, bufiastymi, marszczonymi rękawami, to wcale nie jest wygórowana i wysoka cena, jak myślicie? I ostatnia sukienka, która skradła moje serce, chyba jest najpiękniejsza z tych wszystkich, jakie dzisiaj przymierzyłam w Kropie. Jest cudowna. Fantastyczne są te rękawy, troszeczkę takie romantyczne, taki romantyczny styl, troszeczkę taki folklorystyczny też. Tak trochę ze wsią mi się kojarzą, nie wiem, czy to dobrze brzmi, ale no tak w pozytywnym sensie. I podoba mi się to, że na biuście jest marszczona, a więc po prostu dodaje optycznie trochę tego biustu, a o co chodzi, to jest to, czego ja poszukuję w ubraniach, wiadomo. Jak się ma taki rozmiar miseczki, no to czego innego poszukiwać, więc to mi się bardzo podoba. A tutaj jest obcisła i przylega do ciała. I jeszcze z jednej strony na udzie ma wycięcie, rozcięcie. No wygląda to przepięknie, fantastyczna sukienka. Bardzo mi się podoba. Jestem ciekawa, czy się ze mną zgadzacie i czy uważacie podobnie jak ja, że to jest najfajniejsza sukienka z tych wszystkich przymierzanych przeze mnie dzisiaj. Jestem bardzo ciekawa, co o niej sądzicie. Jest cudowna. I ta sukienka jest wykonana w 95% z poliestru i mamy tutaj 5% elastanu, więc materiał jest średni. Myślałam, że to bawełna też. Rozmiar M i kosztuje 99,99. A więc cena spoko, szkoda tylko, że materiał nie do końca.
I kolejna tura ciuchów, które już sukienkami nie są. Mam tutaj dżinsy nawet, wyobraźcie sobie, wzięłam spodnie. Także za momencik je też przymierzę, ale najpierw te dwie rzeczy, które są na mnie. Pierwsza rzecz to taki crop top, taka krótka koszula, bardzo luźna, bardzo szeroka, w kwiatki, kolor fantastyczny, taki liliowo-różowy, coś pomiędzy, ten kołnierz taki retro i bardzo mi się kojarzy ta koszula z jakimiś takimi hawajskimi klimatami. Nie wiem, czy macie podobne skojarzenia. No i na dole mam spódnicę. Bardzo krótka spódnica po dwóch stronach wycięcia. Spódnica ma identyczny wzór co sukienka numer 2. Tak mi się kojarzy, może nieco większa ta krata, ale bardzo podobny, więc jak komuś się sukienka na przykład nie podoba, to może przyjść do Cropa i kupić spódniczkę na przykład. Także taki zestaw, taka stylowa. Bardzo fajnie to wygląda moim zdaniem. Fajne rzeczy, naprawdę spoko. I tak, nic więcej Wam nie powiem, bo jestem ciekawa, ile kosztują i jakie to są materiały. Jeżeli chodzi o tą krótką koszulę, to wydaje mi się, że to jest bawełna, także sprawdźmy to. Ale wzór jest super i kolor też fantastyczny. Taki właśnie liliowo-różowy, ekstra. Tutaj macie skład koszuli krótkiej, 55% bawełny, 45% poliestru. Także myślałam, że to będzie w 100% bawełniana koszula, ale jednak nie. No i tutaj macie też dane, rozmiar M, 69,99. I tutaj mamy skład, jeżeli chodzi o tę spódniczkę, 71% wiskoza, 21% poliestru, 5% poliamidu, 3% elastanu, bo sprawdziłam po drugiej stronie, jest informacja, że to elastan, rozmiar M, cena 69,99. I do tej koszuli przymierzyłam też spódniczkę. Spódniczka w taki delikatny, drobny, kwiatowy wzór. I ona jest wykonana z takiego materiału, który mi przypomina w dotyku zamsz. Bardzo przyjemny materiał, jest bardzo elastyczna. Dostosowuje się do ciała, do sylwetki. Widzicie, fajnie przylega, podkreśla kształty. No i jest moim zdaniem naprawdę spoko. Tutaj ma też rozcięcie. Jest krótka, ale to nie jest też moim zdaniem zbyt krótka. Spódniczka wygląda naprawdę ekstra, słuchajcie. Także też sprawdźmy jej cenę i materiał. I jeżeli chodzi o tę spódniczkę, to przymierzyłam rozmiar M, kosztuje 69,99. I jeżeli chodzi o skład, też już go sprawdziłam, tutaj mamy 92% poliestru, a 8% stanowi elastan. Także no, nie ma szału, ale spodziewałam się, że to będzie poliester. I dwie ostatnie rzeczy też już mam na sobie. Mam na sobie też taką dosyć krótką koszulę, taki też znowu crop top, crop koszula, bardziej tak. Fajny taki artystyczny wzór. Tutaj mamy jakieś twarze narysowane jakby jednym pociągnięciem pędzla. Bardzo fajnie to wygląda, fajna kolorystyka, bardzo na czasie. Super koszula i wydaje mi się, że to jest wiskoza. Takie mam wrażenie. Też rękawy takie dzwonowate. Spoko. Ale słuchajcie, najfajniejsze w tym wszystkim i chyba w całym dzisiejszym filmie to są te spodnie. One układają się niewiarygodnie, no tylko spójrzcie na to. Ja wiem, że to jest takie trochę mocno hippie i nie wszyscy lubią takie klimaty, flower power i te sprawy i tak dalej. Zdaję sobie sprawę, że nie wszystkim mogą się takie jeansy spodobać w taki wzór stokrotek jakby, ale wyglądają naprawdę super. Nie wiem, czy są gładkie, bo może jest opcja zakupienia takich gładkich i wtedy nie macie kwiatków i macie wszystko to, co jest super, bo naprawdę są ekstra. No tylko spójrzcie, jak one leżą, jak one wyglądają. Wykonane są z takiego fajnego, też elastycznego jeansu, więc super się dopasowują do sylwetki. Wygląda to ekstra. Słuchajcie, aż się zachwystuje śliną. Też dosyć takie wysokie, może no nie jest to wysoki stan, ale powiedzmy, że coś pomiędzy wysokim a średnim. No wygląda to ekstra. Naprawdę wyglądają super. Może nie do tych butów, ale naprawdę jestem pod wrażeniem. Nie spodziewałam się. Nie spodziewałam się, że będą tak fajnie wyglądać i że będą tak fajnie leżeć. Także czas. I te spodnie są wykonane w 100% z bawełny, przymierzałam rozmiar 38 i kosztują 139,99. Także naprawdę moim zdaniem super spodnie, super dżinsy, super dzwony. Jeżeli czegoś takiego szukacie, to koniecznie wybierzcie się do Cropa, bo tutaj naprawdę
są bardzo fajne spodnie. Nie tylko te, inne też były super. I rozmiar tej koszuli to jest rozmiar M, kosztuje 59,99 i ona jest wykonana z wiskozy, tak jak podejrzewałam. I kochanie, to na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję, że mi dzisiaj towarzyszyliście na zakupach w Kropie. Jestem bardzo ciekawa, co Wam się dzisiaj najbardziej podobało, także koniecznie dajcie znać w komentarzu. Jestem ciekawa, czy się ze mną zgadzacie, że te spodnie były strzałem w dziesiątkę i ta ostatnia sukienka, którą przymierzałam, też była super. Także jestem ciekawa, czy się ze mną zgadzacie. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, tak jak mówiłam. A ja się żegnam. Dzięki za uwagę. Ślemo z buziaczków. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa.